W tym filmiku pokażę Ci efekty przejścia pomiędzy panoramami. Efekt pierwszy to klasyczne przenikanie jednej panoramy w drugą. Efekt drugi to nasz ulubiony i często stosowany efekt symulujący przejście 3D pomiędzy panoramami. Widz ma odczucie, że faktycznie przechodzi w przestrzeni. Widz nie musi kliknąć centralnie w widoczny na podłodze hotspot w postaci koła. Wystarczy, że kliknie w kierunku, w którym chce się poruszyć w obrębie najbliższego hotspota.